Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Pan Radowicz, a to jest kolejny odcinek Simulator Train Sim World. Ten Train Simulator 2019. No już w poprzednim odcinku mówiłem coś o Train Simulacie i już mi się nawet wykonał. I ostatnio mijaliśmy tamto o to drzewo, które było przewrócone na tory. O. Właśnie wyjeżdżamy do ograniczenia robotnicze. Podobają mi się te dźwięki tych rozjazdów. Jak te ości o ten tor się ocierają. I się rozpędzamy. Pięknie, ładnie. No mi się podoba w tym symulatorze bardziej od Train Simulator na twarzy. Możemy sobie zasiąść na miejscu pasażera. Zobaczyć jak po prostu pociąg logowniczo sobie i jedzie. Przy okazji mają dostęp do wszystkich systemów, nie? Train Simulator też sobie możemy usiąść, ale nie mamy dostępu do systemów. Rozpędzamy się, z tego co widziałem, tam było światło zielone. Dźwięk tych wycieraczy się opóźnia co do ich. No bo tam przed nami jedzie chyba jakiś regionalny. My go po prostu nadganiamy. Jak mi się wydaje. Muszę dojść znowu po hamulce, bo jak tam dojechać i czasami ma się coś wydarzyć. Ja też mamy dwie kropeczki. Tutaj akurat są fajne te semafory. Jakby SBL-ki, tylko trochę z dalszym trybem działania. No i to już mamy zielone całkowite, dobrze. Miejsce pasażera to wygląda tak. Wcale bym nie powiedział, że właśnie jedziemy ponad 150 km na godzinę.
No już prawie do 200 ten pociąg może jechać na tych torach, bo 120 to by było 200 km na godzinę. Około oczywiście. To nie jest dokładny przelicznik, ale tak mniej więcej wychodzi. Znaczy trochę więcej, no tam 123. Musiało być chyba. Tam 125. No. Było 200 równe. Tutaj trzeba było na semafory uważać, teraz trzeba uważać na to ograniczenie. Żeby nie przedobrzeć. Widzę, że chyba ten pan przed nami nie jest aż tak uprzejmy. Nie chce jechać tak szybko, nie chce jechać. Jedzie. Przyspieszył. Ale jak to trzeba nadronić ten rozkład, jakby miałem być opóźniony. Chociaż z tego co widzę, to go mieć nie będę. Ale się staraj zrobić też, żeby nie mieć jednak tego opóźnienia. Czyli mam taką możliwość. No i widzę, że już tu ją tracę pomału, bo jadę szybciej od tamtego. Coś widzę, że się jakoś niebezpiecznie zbliżamy do tamtego pociągu. Trzeba na lekko zacząć przyhamować chociaż. No nawet nie tak lekko. Rada została odrzucona. No i ścinka. Widzę czerwony semafor dla nas. Mam rajder żółty, więc mam noc przez się raz wędzony. Chyba nie muszę Państwu moich skrótów klawiszowych na tych odcinkach, bo chyba każdy wie, że kółko się wyłącza czubek, nie? I żeby się ktoś nie mylił, czemu to nie najeżdżam na ten klawisz specjalnie po to, żeby go kliknąć. A jaki tam sygnał na semaforze przed nami? Chyba żółty chyba. Ja, żółte mamy. No to jest tylko jedno żółte, więc jeszcze nie ma co gnać. Musiały być dwa żółte, żeby miał sens po prostu przyspieszać bardziej. No jedno oznacza, że następny jest na stoi. No już są dwa żółte.
No to jeszcze trochę podciągamy mocno. Dobra. Jak on przyspieszy z taką samą mocą jak ja teraz, to i tak będzie szybszy ode mnie, bo się szybciej rozwinie. Trochę powinniśmy mu jeszcze bardziej z tyłu zostać. Światełek jest na semaforze chyba dwa, nie? O, zielone jest. Potem będzie do 125, czyli na tym 200 na godzinę, tak jak Państwo mówiłem. Czyli przez drobną chwilę, ale może uda się osiągnąć tego prędkość. Może i nie, bo ten pociąg przed nami znowu zaczął hamować. Jeden klawisz. Wróć. Wystarczy tego dobrego, trzeba chować. A potem 40. Dobrze, i mamy wjazd. No zobaczcie, drodzy Państwo, jak nam się udało to szybko zrobić. Miała być misja na 45 minut. Poprzedni odcinek wyszedł 20-minutowy, a ten... Nie wiem, czy na 20 w ogóle dojdzie.
Jechałem wolniej przed tym razem, jakbyśmy czasami musieli zjechać na drogi targ. No i tak ten symulator potrafi robić. Znowu hamowanie awaryjne. No bo semafor jest na stoi. Ja sobie tak pewnie w perony wjeżdżę. No, dlatego. Dobrze, i teraz muszę zwolnić ten hamulec. Musiałem moc ruszyć, nie? Chciał, żeby cały skład się zmieścił w peron. Jesteśmy. Drzwi otwieramy. No, lokomotywa ostatnio może i się nie zmieściła, no i to jest lokomotywa. Dobra. No już możecie mi zaliczyć tę misję. Już dojechałem do końca. No dajesz. Nie przedłużaj, panie. No ile to jeszcze mam czekać? Naprawdę? Uważasz, że jeszcze nie przyjechałem, czy co? O, udało się. Dobra. Mogę iść na kawę po pracy. Mogę kupić sobie kawę po pracy. No ile jest dokładnie napisane, no ale... Pójść kupić to. Jaki medalik? No oczywiście, że złoty. Dobrze, drodzy Państwo, ale to było na tyle w tym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć.